Cześć! Jeśli masz aktywną usługę hostingową od Orange, to w prosty sposób możesz utworzyć skrzynkę e-mail we własnej domenie. Jak to zrobić? Zapraszam! Pierwszy krok to oczywiście logowanie. Wejdź na stronę panelu administracyjnego i zaloguj się. Najpierw dodaj domenę. I tu masz trzy możliwości. Pierwszą z nich jest dodanie domeny, którą masz już wykupioną u innego dostawcy, a serwery DNS zostały przekierowane na adresy DNS w Orange Office. Druga to przeniesienie istniejącej domeny do Orange Office, przetransferowanie jej lub zaparkowanie. I ostatnia to rejestracja nowej domeny. Jeśli wybierzesz trzecią opcję, to wystarczy, że wyszukasz interesującą Cię nazwę, wybierzesz domenę z listy propozycji i klikniesz Zarejestruj domenę. Jeśli domena jest płatna, to uzupełnij wymagane pola i kliknij Opłać i zarejestruj. Jeśli jest to domena bezpłatna, to wystarczy, że klikniesz Dodaj domenę, a zostanie dodana do Twojego konta. A teraz czas już na konfigurację skrzynki e-mail. Kliknij w zakładkę Konta e-mail. A następnie dodaj konto i konto e-mail. Z rozwijanej listy wybierz swoją domenę i wpisz to, co ma się znajdować przed znakiem małpy. Ustaw hasło i ustal pojemność skrzynki. Możesz wybrać z listy lub wpisać własną wartość. Na koniec kliknij dodaj konto e-mail. Gotowe! Twoja skrzynka już działa. W taki sam sposób możesz utworzyć kolejne skrzynki, na przykład dla swoich pracowników. Po wejściu do ustawień możesz skonfigurować pozostałe opcje, np. zmienić pojemność konta lub hasło oraz zarządzić dostępem do e-dysku czy FTP. Do poczty zalogujesz się na stronie poczta.orange.pl. Zobaczysz też tam m.in. dysk w chmurze czy kalendarz z funkcją wideokonferencji. Taką skrzynkę e-mail można też dodać w programie pocztowym lub smartfonie. Instrukcję konfiguracji znajdziesz w zakładce Pomoc – Konfiguracja programów. A skoro masz już konta użytkowników i domenę, to czas na stronę internetową. Przyda Ci się do tego kreator stron www, ale o tym opowiem w kolejnym odcinku. Dziękuję i do zobaczenia. Cześć!